Ja w tej sytuacji nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytania podane na stronie, bo chodziło chyba o trzy najważniejsze priorytety i podanie konkretnych źródeł finansowania. Więc proszę Państwa, ja będę dalej się upierał przy tym inwestowaniu, czyli tutaj zgadzam się z panem Matejskim, trzeba zwiększać dochody własne, a to znaczy chciałbym przygotować infrastrukturę dla nowych inwestorów. Jest konkretny program samorządowy, instrument wsparcia rozwoju Mazowsza, z którego już do tej pory korzystaliśmy, plus oczywiście środki własne. Budowa i przebudowa dróg. Kolejny priorytet dla mnie i kolejne instrumenty, z których korzystaliśmy i mam zamiar korzystać. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza oraz Regionalny Program Operacyjny, jeśli do 2014 roku będzie ogłoszony nowy nabór. Modernizacja placówek oświatowych i budowa bazy sportowej przy nich. I znowu, jest to rezerwa Ministerstwa Edukacji Narodowej, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego zresztą też już korzystaliśmy, fundusze z Ministerstwa Sportu oraz fundusze Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, dzięki któremu remontowaliśmy m.in. nasze szkoły. Dziękuję. Pozyskiwanie nowych miejsc pracy poprzez wdrażanie programów finansowych i szkoleniowych przygotowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla rolników. Wsparcie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, tak aby zachęcić ich do dalszego rozwoju na naszym terenie. Poprzez ulgi podatkowe i współpracę z władzami gminy. Zadbanie o istniejącą infrastrukturę przemysłową po byłych zakładach, aby nie uległa całkowitej degradacji i przyniosła obopólną korzyść zarówno przedsiębiorcom, jak i gminie Wierzbica w postaci podatków. Dziękuję. Ilość środków zewnętrznych pozyskiwanych do naszej gminy w porównaniu z innymi jest uboga. Plasujemy się w dolnej strefie tabeli rankingu Gazety Prawnej Województwa Mazowieckiego. Pozyskiwanie środków zewnętrznych zwiększy się dzięki zatrudnieniu wykwalifikowanych osób lub firm zewnętrznych, organizowanie szkoleń dla naszych mieszkańców, skąd i na jakie cele mogą się ubiegać o te środki. Jest to pomoc dla wszystkich mieszkańców, a nie dla wybranych. Nie wspomnę już o projekcie lokalnej strategii rozwoju wsi dla trzech gmin: Kowala, Skaryszew, Wierzbica. Nasza gmina pozyskała tylko kilka tysięcy złotych na małe projekty. Integracja Europejska 9800 zł, Klub Sportowy Gepard 9000 zł. To dzięki pani dyrektor szkoły podstawowej pani Mazur. I Gminny Ośrodek Kultury 9800 zł na projekt Pływać Każdy Może. Dziękuję. Proszę Państwa, ja tak w skrócie, ponieważ byłem jednym z twórców lokalnej grupy działania, to tak dla ścisłości, tam jest przyznane 5 milionów złotych. Umowa pomiędzy gminami jest taka, że każda gmina otrzymuje równą kwotę, a kiedy ją wykorzysta do 2014 roku, to jest tylko i wyłącznie jej sprawa. Natomiast jeśli mówimy o radykalnym zwiększeniu pozyskiwania pomocy zewnętrznej, czyli tej unijnej, jest to problem nie tylko Wierzbicy, ale innych gmin, jest to problem samorządów i proszę Państwa, tak naprawdę, żeby ta liczba, ilość środków była większa, należałoby zmienić polskie prawo, a to już jest poza mną, to znaczy uprościć procedury oraz uruchomić prefinansowanie inwestycji, czyli wypłacanie zaliczek na inwestycje, bo niestety, ale gminy nie są w stanie najpierw sfinansować, a później rozliczyć wielu bardzo drogich inwestycji. Dziękuję. Proszę Państwa, będzie już trudno coś tu dodać, ale nadmienię tylko, że w naszej gminie jest specjalista od środków unijnych, zatrudniony przez pana wójta. Widocznie, nie wiem, nie daje sobie rady albo za mało wkłada w to energii, ponieważ tak jak kolega Zawisza powiedział, że dużo więcej inne gminy, zresztą sam ranking mówi o tym, wykorzystują środków unijnych od nas. Tyle co mam do dodania. Może trzeba zatrudnić, tak jak powiedziałem na wstępie, pierwszym swojej odpowiedzi, firmę, która się tym zajmuje, stworzyć jakąś komórkę w gminie, która będzie koordynowała to wszystko i po prostu prowadzić ciężką, wytrwałą i systematyczną pracę.
Więc patrzmy na to, co robią inni. Jeśli my nie potrafimy, to może pojedźmy do nich, zapytajmy, jak oni korzystają, z czego korzystają i w jaki sposób to robią. Bo najlepiej się uczyć od mądrzejszych, bo im to jakoś wychodzi. Bo ogromne są inwestycje, jak Państwo widzicie, tak jak mówię, gmina Miżec, gmina tutaj Kowala, gmina Milu się nie mówi, bo tam już jest, to jest taka gmina biedna, że tam wszystkie środki pochodzą z zewnątrz.